Udało się. Jesteśmy. Wejść było warto. Jak tam? Nie, rozmawiaj do mnie. Jest to pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Dzisiaj ponownie jesteśmy w Bystrzycy. Zwiedzimy sobie dzisiaj stary cmentarz, troszkę poopowiadamy. Także zapraszamy do oglądania. A więc zaczynamy podróż. Dzisiaj w miarę ciepło, bo mamy temperaturę na plusie. Ktoś nas pilnuje. Albo chce zjeść. Oby tylko nie chciał zjeść. Wkraczamy właśnie na bardzo stary cmentarz, opuszczony. To co udało nam się dowiedzieć od mieszkańca, w sumie jednego, którego spotkaliśmy, bo naprawdę wioska jest nieliczna, to był mieszany. Były troszkę grobów dziecięcych, osób dorosłych, były tu mauzoleum, grobowce i był tutaj gdzieś w tym miejscu, ponoć znajdziemy jeszcze stare fragmenty, twierdził, że był to posąg żołnierza wysoki na 2 metry niemieckiego. Posąg jakiś, tak? Był, no taki, nie wiem. Żołnierz niemiecki w płaszczu, w hełmie tym niemieckim. Kurde, no to... To bydle to kurwa 3 metry miało, taki szeroki pew. Jakaś ważna osoba, nie może na ten? Może... Nie, bo tam żołnierze jakieś prowadzi. Zaraz. No dobra, ma też usadli. To tam z boku grobowiec jest. Mhm. No to możecie iść zobaczyć. No właśnie chcemy, to gdzie to? To nawet w radiu takie były audycje, tam była banda Czarnego Janka, ja nie wiem czy wreszcie słyszeli. Nie. Oni zgrabili tu wszystkie wioski, tam okradali, to nie mogli wykurzyć tam wojsku, to po wojnie oni sobie grabili tam. Mhm. To takie banderowcy by gwałcili, zabijali, mordowali. Tutaj również mamy jakiś grobowiec, widać szczelina i mniej więcej głębokość na jakieś 2 metry. Piękne zdobienia. No bardzo stary, ale widać, że ktoś to czyścił, nie? Że liście są odsłonięte, że to jest takie zgrabione i mniej więcej ktoś o to stara się zadbać. Natomiast no nie wszystko, większość jest zarośnięta i w bardzo kiepskim stanie. Dobra, my sobie przyjdziemy może teraz zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Tutaj w pobliżu mamy stary kościół ewangelicki, obecnie kościół Matki Boskiej z Lourdes. A cmentarz, na którym się znajdujemy, jest ewangelicki, ale prawdopodobnie na jeszcze starszym cmentarzu został zrekonstruowany. Zobaczcie te stare płyty. Piękne zdobienia. Dzisiaj już się tak nie robi, jak wiemy. Zobaczcie, tutaj jest jakby pochodnia. Tak. Są pochodnie. Tutaj mamy zdobienie od samego dołu i wychodzący płomień. Nie wiem, co oznaczały takie pochodnie na nagrobkach. Jeśli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Z chęcią dowiem się. Ogólnie uwielbiam chodzić po starych cmentarzach. Ale nie mam jakiejś konkretnej wiedzy, jeśli chodzi o tego typu zdobienia. Chcę wam pokazać mniej więcej to, co ja widzę. No bardzo dużo zarośniętych i opuszczonych, zapomnianych już grobów. Z tego, co rozmawialiśmy też,
Z panem, którego spotkaliśmy, rozmawialiśmy jakoś 20 minut, fragmenty dokleję do filmu. To niestety wszystko tutaj praktycznie zostało rozrabowane. Jakieś kilkadziesiąt lat temu. Zniszczone i rozrabowane. Teraz przypomina mi się stara piosenka TSA 51, idąc cmentarną aleją. Na pewno wielu z was nie kojarzy, tym bardziej moje roczniki. Chciałbym wrócić do tego grobowca, powracając do tego miejsca, gdzie mamy tyle imion i nazwisk, datowań. Już wiem, czym on jest. Jest to pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej. Pomnik przed laty zniszczony, zdewastowany. Ale udało się go mniej więcej tutaj posklejać. Nie wiem, czy renowację taką pobliską mieszkańcy tutaj odbyli, czy po prostu został mniej więcej poskładany przez kościelnych, że tak powiem, w tym miejscu. Słusznie właśnie Klaudia zwróciła uwagę na te małe nagrobki lub jakieś odznaczenia, może miejsc. Nie mam pojęcia, pierwszy raz w ogóle spotykam się z czymś takim. Może tak kiedyś były odznaczane nagrobki dziecięce. A masz jakieś imię i nazwisko? Numerki, no to najprawdopodobniej były jakieś może odznaczenia, w sensie starych grobów lub po prostu miejsc na nie. Tutaj widać, że były duże tablice kiedyś, natomiast już niewidoczne, grube płyty kamienne, wszystko zarośnięte, natura odbiera to, co jej kiedyś zabrano. Schodzimy teraz z cmentarza. Tu wszystko praktycznie, ten teren naprzeciwko, tam gdzie będziemy schodzić, gdzie są teraz te budynki mieszkalne i ten wielki, który wynurza się tam z czerwoną dachówką, należało do rodziny rodu von Zeitlitz, która kiedyś miała tutaj swój zamek, a to wszystko było okrążone grubym murem, gdzie najprawdopodobniej jeszcze znajdziemy pozostałości za najstarszym, drugim w Polsce drzewem, cisem. Widzieliście go w poprzednim odcinku. A mauzoleum, które również było w poprzednim odcinku, należało właśnie do rodu tej rodziny. Rodzina była szóstym najbogatszym rodem na tych terenach, z tego, co udało nam się wyczytać. Więc fajnie zwiedzić kawał historii. Stare cmentarze, jak i dom rodzinny von Brauna. Wszędzie, tak jak wspominałem, znajdują się właśnie pozostałości po murach, po zabudowaniach tego ogromnego obiektu, który kiedyś się tutaj znajdował. Pobliscy mieszkańcy właśnie opowiadali o tym, jak tutaj niewolnicy pracowali za kromkę chleba, a zamek w nocy był zamykany na wielkie bramy i nikt do wewnątrz nie miał wstępu, poza pracownikami i mieszkańcami tego wielkiego obiektu.
To co widzicie za mną, to Szczyca, czyli niegdyś wygasły oczywiście wulkan. Dlaczego tutaj jeszcze przyjechaliśmy? Rozmawiając z tym panem, którego spotkaliśmy na dole w Wyszczycy, twierdził, że tutaj ukrywał się po zakończeniu II wojny światowej oddział tak zwany Czarnego Janka. Tam właśnie ukrywał się ten oddział partyzancki, który okradał całą Wyszczycę i wioski, wszystkie, które tutaj w okolicy mamy, czyli Proboszczowice oraz Wyszczyce i inne wsi w pobliżu. Dlatego postanowiliśmy, że wejdziemy i zwiedzimy nasz nieczynny wulkan. Jak tam? Nie, tylko rozmawiaj do mnie. Do nieba, do piekła, do nieba, do piekła, za tobą będę szła. Już za tobą nikt nie pójdzie. Fajnie, bo poszliśmy, zboczyliśmy ogólnie ze szlaku, poszliśmy tam gdzieś naokoło, bo ponad gdzieś tu jest jakaś jaskinia krasowa i chcieliśmy znaleźć i tam tymi ścianami z tyłu, po tych skałach, że dreptali, zrobiliśmy dookoła góry i Klaudia jest zła. O, gleba. Udało się. Jesteśmy. Wejść było warto, bo widoki są przepiękne. Jak widać. No, możecie popodziwiać teraz ze mną i z Klaudią widok ze Szczycy 500 metrów nad poziomem morza. Wejdziemy sobie jeszcze na tamtą skarpę. Zobaczymy, jak stamtąd to wygląda. Pięknie. Piękny szczyt wygasłego wulkanu. Na co mam czekać? No dobra. Chłopie, ja chyba zawrotem głowy dostałam. Trzeba uważać, bo skałki nie dość, że obrośnięte mchem, to jeszcze oblodzone. Nie chciałbym poszybować gdzieś w dół, bo kawałek bym leciał. Trzeba naprawdę uważać, gdzie stawia się stopy. Dobra. No i druga strona. Bystrzyca. Stamtąd przyjechaliśmy, tam dokładnie mamy samochód na dole i będziemy się kierować w stronę Boguszowa Gorc, bo stamtąd pochodzimy. Gdyby nie mieszkaniec Bystrzycy, nawet nie wiedzielibyśmy o tej sytuacji, o oddziale partyzanckim właśnie zwanym Czarny Janek. Jesteśmy już na szczycie Oszczycy, widzieliście zresztą nasze ciężkie podejście. I właśnie tutaj w pobliżu tego nieczynnego wulkanu ukrywał się ten oddział, rabowali wioski, które należą tutaj do tego okręgu i wszystkie, każdy dorobek chowali mniej więcej tutaj po tych lasach. Na pewno nie wszystko zostało odnalezione. Ich również wyłapywali po wojnie i większą część udało się złapać. Natomiast ci, którzy dorobili się swojego majątku, uciekli z Polski. Moi drodzy, to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o pozostawieniu łapki, subskrybowaniu naszego kanału i udostępniajcie nasz materiał. Servus, Dark Travelsi.